Witam cię. Gdybym wiedział, co jest pod Sfinksem, to już bym chyba. Wiesz, nie. Nic nie wiem i wiesz, nic nie wiem o tym, żeby można było. Wstrzymane zostały te wykopki, to co wiem. Tu powstała we Wrocławiu taka fundacja, która miała się tym zająć. Już nie śledzę tego. Nie interesuję się tym. Nie dlatego, że nie, tylko wiesz, nie szkoda czasu. Ja w dodatku tych osób, które się zajmują tą sprawą, nie znam osobiście. A wiesz, jest to tak dalekie od mojej, jakby od moich, przypuśćmy, w tej chwili zainteresowań. Ja bardziej jednak jestem w sztuce i wiesz, to mnie bardziej interesuje, a nie ganianie za jakimiś teoriami czy założeniu. I zgadzam się, że może być coś pomiędzy tymi łapami, że wejście do tej komnaty, czy to prawda, czy też nie. Nie wiem. Nie chcę w to wnikać. Wiesz, jeżeli to będzie, to tak, co powiedziałem w poprzednim filmie do ciebie, a nie wiem, czy do ciebie, czy do kogoś, że albo jeżeli to będzie ujawnione, to będzie wielki, w co wątpię, bo nie wierzę w to, żeby to było ujawnione. To jak żadna rzecz, która, wiesz, tak, Tesla, tak jak, wiesz, wszyscy ci, którzy widzą w tym money, czyli kabaret z Lizą Minnelli i wiesz, ten dziwny dźwięk, to tak się ręce składa, wiesz, i uderzasz o kolano w pewnym miejscu i masz taki dźwięk, jakby śmiał monety, sakiewkę pełną dukatów, albo jeszcze inne, albo byś złapał osła za ogon, nie, to za, nie ogon, a za uszy, tak, a z niego by coś biegło. A tutaj nam biegnie, ale tylko nawóz. Jeżeli się poda coś niestrawnego jeszcze, to szybciej biegnie i bardziej luźne. No i wtedy można coś posadzić, bo osioł jedyny najlepiej koryguje winnice. Wiesz, te pędy, które są niepotrzebne, wycina przed nimi zębami. I z winnicy robi naprawdę ogromne. No jak to się mówi, wiesz, jeżeli chcemy prowadzić winnicę ekologiczną, to właśnie wpuszczamy osły i osły fantastycznie to robią. To jest, przycinają niesamowicie. To są bardzo mądre zwierzęta, dlatego też zrobiono z nich osła. Bo człowiek się tego nie nauczy. Nie wie, one po zapachu, po węchu, wiesz, to jest natura ku naturze. Czy to jest ekologia? Czym się zajmuje także astrologia? Dlatego też niektórzy, tak jak mój profesor ekologii, czy kiedyś w nazwie astrologii istniała ekologia. Ja co do ekologii mam swoje zdanie, bo uważam, że ekolodzy w tej chwili czasami przeginają na swój strój i uważam, że nie. Że uważam, że nie ingerujmy. Przypatrzmy się. Popatrzmy sobie. Nawet jeżeli nowa technologia powstaje, czy nowe urządzenie, czy chcemy stworzyć nowy świat, czy on nie przeszkadza. Już za moich czasów od DDT, który był środkiem na mole i nie tylko, dzisiaj je w swojej tkance tłuszczowej noszą pingwiny, a nigdy tam DDT nie występowało, a jednak. I dzisiaj mamy takie właśnie tworzywa, jak zbieranie chociażby odchodów psich w woreczkach foliowych i wyrzucanie. Przez 70 lat będziemy mieć kłopot z woreczkiem foliowym, a nie z tą kupą, która by się rozleciała w ciągu, przypuśćmy, 3 czy 4 dni, a żuczek, gnojak, czy jeszcze inaczej, by sobie zrobił jakąś kuleczkę i by toczył, gdzie mamy na pszczółce Mai. Co prawda Maja mówi fe, ale trudno, jest to przyjaciel nasz też, ten żuczek, gnojak, i
Wiesz, on robi swoją kulkę. My mamy swój kosmogram, który jest także kołem i toczy się wokół swojej misji. Rozpoczyna się od barana, a kończy się na rybach. I znowuż od początku, tylko jest o jeden znak mądrzejszy, więc pierwszy obrót jest barani, drugi byczy, potem jeszcze. I potem od nowa. I mamy w ten sposób jakby historię zaakcentowaną kosmogramem bez końca. No cóż, świat istnieć będzie nawet bez nas, bo co, jeżeli tylko nie naciśniemy na guzik, który się nazywa kresem wyobraźni. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści.